Dzień dobry. Witamy Państwa na pierwszej oficjalnej konferencji poprzedzającej pierwszy mecz reprezentacji Polski w eliminacjach do Euro 2016. Witamy gości dzisiejszej konferencji, selekcjonera reprezentacji Adama Nawałkę. Dzień dobry. I witamy dwóch zawodników, Kamila Grosickiego i Mateusza Klicha. Od razu zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Good afternoon. Welcome on the first official conference for the European qualify from the Polish team. We can start asking questions. I proszę zadawać pytania oczywiście do mikrofonu. And please ask your questions to your microphone. Przemysław Zyrka, Zeta Wyborcza. Pytanie do pana Adama Nawałki. Czy miał pan jakiekolwiek wątpliwości co do składu, czy to w zasadzie nie zajęło panu w ogóle czasu? Jest pan pewny tego składu na ten moment? A question to a coach. Did you have any difficulties to choose the team for this game? Ma pan na myśli od pierwszego dnia zgrupowania, czy w ostatnim dniu zgrupowania? Dzisiaj. Czy w zasadzie nie ma pan żadnych wątpliwości co do żadnej pozycji? Tak, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to skład już jest ustalony, natomiast oczywiście ten skład podam jutro z racji tego, że nie wiadomo, co może się wydarzyć. Przed nami jeszcze jeden trening. Mieliśmy przykład przed meczem ze Szkocją, gdzie również już wszystko było ustalone, natomiast w dniu meczu rozchorował się Maciej Grybus i trzeba było zmieniać. Mogę tylko powiedzieć, że numer jeden to Wojtek Szczęsny, natomiast na pozostałych pozycjach jutro na odprawie zawodnicy już dowiedzą się. I wtedy dopiero skład zostanie podany do wiadomości. Yes, from the first day, the team is already chosen. At the moment, I don't want to say no details, but as a first player is Wojtek Szczęsny, and tomorrow you exactly know who's going to play. Mateusz Borek, Polsat Sport. Ma pytanie do pana selekcjonera. Ostatnio powiedział pan na bazie analizy Huberta Małowiejskiego, że reprezentacja Gibraltaru to jest zdaniem Huberta Małowiejskiego zespół o podobnej klasie do Litwy. No, z pewnością dzisiaj jesteście po kilku analizach, wiecie więcej o tej reprezentacji. Poprosiłbym o taką definicję w kilku punktach. Gdzie jest siła Gibraltaru, w czym są dobrzy, a gdzie pan widzi ewentualne nasze szanse, słabości i co powinniśmy wykorzystać? Dokładne informacje zostały przekazane zawodnikom, jeżeli chodzi o analizę gry zespołu, organizację gry, zarówno jeżeli chodzi o grę obronną, grę ofensywną. Te wyniki ostatnio rzeczywiście nie były najgorsze. Mamy przede wszystkim szacunek do przeciwnika. Z pewnością nie będziemy lekceważyć, natomiast przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty i nie ma co tego ukrywać. Tak jak wcześniej powiedziałem, to zawodnicy otrzymali dokładne informacje co do jakości gry, co do tego, jak zawodnicy funkcjonują podczas meczu. Przybliżając, tak, to były słowa Huberta Małowiejskiego. My tą analizę mieliśmy już przygotowaną kilka tygodni wcześniej. Również pewne warianty gry chcieliśmy poćwiczyć właśnie pod tą analizę, którą przeprowadził Hubert Małowiejski. Plan wykonaliśmy w 100%, jeżeli chodzi o nasze przygotowania. Także jestem zadowolony z tego, co wydarzyło się podczas ostatniego mikrocyklu już przygotowawczego do meczu z Litwą. Ale Mateusz, chwileczkę, niech pani przetłumaczy jeszcze, dobra? As Mr. Coe said that we got a very big respect for Gibraltar, and obviously we came here for our 3 points, but we're going to do our best, and we'll see what's going to happen. Ale tak, żeby dopytać, to spodziewa się pan Gibraltaru, który będzie raczej zespołem cofniętym i liczącym na stały fragment gry, to znaczy my będziemy drużyną, która tutaj będzie musiała być cierpliwa w ataku pozycyjnym, czy ma pan jakby inny scenariusz w głowie na ten mecz i spodziewa się pan innego Gibraltaru?
Oczywiście od samego początku chcemy narzucić własny styl gry, grać agresywnie, szybko przechodzić po przechwycie piłkę do akcji ofensywnych. Ważna będzie skuteczność działań. Wierzymy w to, że mecz właśnie ułoży się pod nasze dyktando. Zawodnicy są do tego przygotowani i myślę, że zrobią wszystko, żeby właśnie tak mecz wyglądał. We wanted to play in an offensive way with Gibraltar, obviously, and really fast. And we would like to show that this game is going to look like this. Robert, proszę. Dzień dobry, Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, ja chciałem zapytać, 10 miesięcy, 4 mecze w najsilniejszym składzie, ale tak naprawdę w ani jednym tym spotkaniu nie sprawdził pan drużyny w optymalnym zestawieniu. Na ile to panu utrudniło pracę, bo i wiemy, że jutro też nie zagra dwóch podstawowych piłkarzy, czyli Łukasz Piszczek i Jakub Błaszczykowski. Czy może pan powiedzieć, tak, ta drużyna jest już wyszykowana na galowo do meczów eliminacyjnych, do walki o punkty, bo no, długo się naczekaliśmy na mecz o stawkę. Oczywiście jesteśmy przygotowani do tego pierwszego meczu. Wprawdzie ostatnie dwa mecze, które rozgrywaliśmy, nie mogliśmy wystąpić w podstawowym składzie. Wiadomo, że czy to kontuzje Kuby Błaszczykowskiego, wcześniej, tak jak powiedziałem, Maćka Rybusa, Roberta Lewandowskiego, także były pewne kłopoty, natomiast zupełnie inaczej podchodzimy do tego. Kontuzja jednego zawodnika jest szansą dla następnego. Oczywiście ubolewamy nad tym, że nie może grać Łukasz Piszczek w jutrzejszym meczu. Co tu dużo mówić, jest to jeden z najlepszych prawych obrońców na świecie, dlatego zastąpić go praktycznie jest niemożliwe. Natomiast zawodnik, który będzie grał, będzie to fantastyczna okazja dla niego, żeby zaprezentować się w reprezentacji Polski. Jest dobrze przygotowany do tego spotkania, zawodnik, który będzie występował, mamy wybór akurat na prawej stronie. Także nie patrzymy pod kątem problemu, patrzymy pod kątem tego, żeby grać jak najlepiej. Przygotowania nasze właśnie miały profil przede wszystkim zgrania poszczególnych formacji. Wprawdzie ta selekcja była owszem szeroka, chcieliśmy stworzyć tak zwaną głębię kadry i z pewnością ta grupa wyselekcjonowana jest przygotowana do tego, żeby podjąć już wyzwanie w meczach eliminacyjnych. As Mr. Adam said, we ready for our first game and we couldn't play the first game in with our team, a full team, but we're going to show our best and we're looking forward to play the best what we can do. Jeszcze krótkie pytanie do was. Jak traktujecie mecze eliminacyjne? Do tej pory w waszym przypadku to były raczej kadra takimi zawodnikami wchodzącymi, nie będącymi filarami. Teraz czas chyba wziąć też trochę odpowiedzialności na siebie. System kwalifikacyjny jest trochę łatwiejszy. Kamil, Mateusz. No i jeszcze do Mateusza, żeby się odniósł trochę do sprawy klubu, tak? No bo nie grając w Wolfsburgu, coraz trudniej chyba będzie grać, a trener bardzo chciał na siebie i chce na siebie postawić w reprezentacji. Prosimy o przetłumaczenie pytania. O. Robert, rozmawiamy o kadrze przede wszystkim. To ja zacznę. Tak jak powiedział trener, że kontuzja z jednego z kolegów jest szansą dla Ludiego. I w tym momencie mam nadzieję, że to ja dostanę szansę w jutrzejszym meczu i będę musiał zrobić wszystko, żeby tę szansę wykorzystać. Na pewno Kuba Błaszczykowski jest kapitanem naszego zespołu, jest bardzo ważnym zawodnikiem, ale my zawodnicy typu ja czy Walder Sobota czekamy na swoją szansę i musimy ją wykorzystać. Jutro zaczynamy mecze eliminacyjne. Cieszę się bardzo, że jestem w tym kadrze na samym starcie. Mam nadzieję, że jutro zagramy bardzo dobry mecz i wygramy, bo tak jak zaczniemy tę eliminację, tam mam nadzieję, że je skończymy. Tyle, co mogę powiedzieć. Poczujemy, dobrze. Niech pani przetłumaczy. Well, injury of one of our players shouldn't be a problem at the moment. I'm one of the players and I got the chance to show what I can do.
and it should be the best game. And co mogę powiedzieć? No mam nadzieję, że tak jak pan powiedział, będę grał w reprezentacji i oczywiście wiadomo było, że pan odniesie się do klubu, więc tak w reprezentacji mam nadzieję, że będę grał w klubie i póki co cieszę się, że tu jestem i mam nadzieję, że jutro wygramy przekonująco i będziemy wygrywać, bo można, naszym celem jest awans do mistrzostw Europy. Tyle. At the moment I'm happy that I can play and I'm going to do my best to obviously to win and to go to qualify more and get our point to get through. Bożydar Iwanow, Polsat. Panie trenerze, takie informacje się pojawiały w mediach, że przez ten czas przygotowań do tego meczu szlifował pan już taktykę i sposób gry na Niemcy i na Szkocję, więc na te mecze październikowe. Wiadomo, że jutro zagramy na dwójkę na Pasikow, a więc Milik Lewandowski. Czy w związku z tym możemy oczekiwać, że skoro było szlifowanie tej taktyki także po te dwa mecze październikowe, to będziemy grać w tych kolejnych meczach na dwójkę na Pasików, czy jest to raczej ze względu na klasę, szczególnie tego pierwszego październikowego przeciwnika, niemożliwe? Oczywiście naszą strategią tego zgrupowania to były przygotowania ogólnie zarówno do meczu z Gibraltarem, jak i również myśleliśmy o meczach czy to z Niemcami, czy ze Szkocją. Jest to naturalna strategia wynikająca z tego, że bardzo mało mamy czasu. Chcieliśmy maksymalnie wykorzystać te 7 dni wspólnej pracy, ponieważ w poprzednim okresie nie mieliśmy takiej okazji. Praktycznie zawodnicy zbierali się 1-2 dni przed meczem. Dlatego też pewne elementy taktyki chcieliśmy już doszlifować. Także głównym celem w pierwszych dniach to była oczywiście organizacja gry, gry obronnej, gry ofensywnej. Natomiast już w tej ostatniej fazie zgrupowania skupiliśmy się na tym, aby doskonalić grę ofensywną. Co do naszej taktyki, to tak, to chcemy mieć zarówno rozwiązanie taktyczne z dwoma napastnikami, jak i również rozwiązanie, które jest rozwiązaniem bardziej takim elastycznym, zbalansowanym. Przykładowo ta dziesiątka o charakterze napastnika, która właśnie funkcjonuje obecnie, jest bardziej o charakterze pomocnika. Także tutaj też pracowaliśmy nad takim rozwiązaniem. Chcemy mieć również inne rozwiązanie, nie tylko 4-4-2, ale również i rozwiązanie z jednym napastnikiem. As first we've been organizing tactic of game and we're getting better and better with two players. But even if it's going to be a one player, that we're going to do everything to make it happen. Roman Kołtoń, Polsat Sport. Panie trenerze, powołał pan blisko 70 piłkarzy. Ja rozumiem, że to był element też pana strategii tych 10 miesięcy. I chciałbym zadać dwa pytania. Co było najtrudniejsze przez te 10 miesięcy w kontekście przygotowań do eliminacji Euro 2016? I drugie pytanie, czy jeśli wrócą do zdrowia Błaszczykowski i Piszczek, to można powiedzieć, że będziemy się obracali w gronie tych 20 kilku nazwisk, które zobaczyliśmy przed Gibraltarem. Czy no powiem takim hasłem, które kiedyś usłyszeliśmy, czy selekcja jest skończona? Wiadomo, że pojawił się Sadlock czy Mila. Ja się doliczyłem, że to jest 67 i 68 piłkarz powołany przez pana przez te 10 miesięcy. Natomiast rozumiem, że to będą wyjątkowe sprawy i też to grono piłkarzy będzie już no, gdzieś tam ustalone. Dziękuję. Może pani też pytania tłumaczyć? What was the most difficult to organizing the team in these 10 months? Mr. Adam. Od samego początku celem naszej selekcji to oczywiście było wyselekcjonowanie grupy zawodników, na których zawodnikach będziemy mogli się opierać w dalszych meczach eliminacyjnych. Selekcja nie jest zamknięta. Zawsze czy to jeden, czy dwóch zawodników, którzy dobrze zaprezentują się w rozgrywkach ligowych polskiej ligi, czy lig zagranicznych, zawsze ma szansę
dotarcia do kadry, także to tylko zależy od zawodników, jaką formę prezentują. At the moment, selection is not closed. It obviously, if someone will show that is a good player and can show the difference, then obviously again. But for now, for this game, what was the most difficult? Nigdy nie podchodzę i nie analizuję tego, co jest najtrudniejsze. Nad każdym praktycznie elementem trzeba się skupić, trzeba mieć przygotowany plan. Ja taki plan od samego początku miałem, tak jak to właśnie wcześniej było powiedziane na mojej pierwszej konferencji, że do maja będą sprawdzani zawodnicy. Chcieliśmy rozpocząć już od meczu z Słowacją i z Irlandią, sprawdzić grupę młodych zawodników, czy już są gotowi na dzień dzisiejszy. Oczywiście przed nikim nie zamykamy drogi do reprezentacji. Mam tutaj na myśli czy to Kamińskiego, czy też Karola Linetego, który odniósł kontuzję i być może byłby dzisiaj tutaj, gdyby nie ta kontuzja. Natomiast jeszcze ci zawodnicy potrzebują trochę czasu. Jesteśmy cierpliwi. Oczywiście wszystko zależy od nich, jak będą się rozwijać, jaką formę będą prezentować i w dalszym ciągu mają szansę powołania do reprezentacji. Natomiast tak, no zawsze tym takim ostatecznym celem to jest wykrystalizowanie grupy zawodników i ta grupa jest obecnie. Skupiamy się nad tym. Wiadomo, że aby ten zespół prezentował się już jako team, jako drużyna, potrzebne są zwycięstwa. Owszem, atmosfera jest dobra, ale nic nie pomoże atmosferze, żadne treningi alternatywne, żadne spotkanie integrujące, jak oczywiście zwycięstwa. Na te zwycięstwa czekamy, wierzymy w to, że będą, że drużyna jest odpowiednio przygotowana i właśnie już nie możemy się doczekać rozpoczęcia meczów eliminacyjnych. Tak, jesteśmy przygotowani, można powiedzieć, pod każdym względem do rozpoczynających się mistrzostw Europy. I never analyzing what was the most difficult till May. We've been looking who is the best for the team, and obviously everything is depends of the players and how they're gonna play. And everybody's got the chance to be in the presentation. Ostatnie pytanie, Mateusz. Proszę. Panie trenerze, jeszcze wrócę do tej pierwszej konferencji, którą pan przywołał w hotelu Victoria Sofitel. Wtedy pan powiedział, że jednym z pana głównych celów jest aktywizowanie Roberta Lewandowskiego. No wiemy, że to jest piłkarz absolutnie ze światowego topu, natomiast tak jak przeanalizowaliśmy te udane eliminacje Polaków w ostatnich latach, to zawsze Polska w eliminacjach miała napastnika, który strzelał mnóstwo bramek. Czy był to Lisa Debe, czy był to duet Żorawski-Frankowski, czy był to Eusebiusz Smolarek. Chciałem zapytać, jak wyglądał ten proces aktywizacji i czy dzisiaj rzeczywiście Robert Lewandowski, jeden z absolutnie najlepszych napastników świata, jest gotowy do tego, żeby zagrać wielkie eliminacje i strzelić w tych eliminacjach kilka ważnych bramek poważnym rywalom. Od razu odpowiadam na tą ostatnią część pytania. Zdecydowanie tak. Natomiast jeżeli chodzi o nasz program przygotowań, to oczywiście nasza gra ofensywna, jednym z głównych punktów to było właśnie wykorzystanie potencjału Roberta. Przygotowanie takiej taktyki, aby te możliwości Roberta były wykorzystane i to właśnie staraliśmy się praktycznie w każdym na każdym naszym zgrupowaniu doskonalić. Wtedy oczywiście, kiedy był Robert, natomiast oczywiście wtedy, kiedy go nie było, bo mecz ze Szkocją, no niestety Robert nie mógł grać w tym spotkaniu. Również ta gra była w jakiś sposób podporządkowana pod numer 9, to jest ta pozycja, na której gra obecnie Robert i myślę, że to idzie naprawdę w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o automatyzm w grze ofensywnej, widać progres i mam nadzieję, że to będzie potwierdzone już w meczach eliminacyjnych. The question was, I would like to ask, how was the process to get to representation and if Robert Lewandowski is really one of the best players. And oczywiście mogę tutaj jeszcze dodać, że oprócz tego typu
rozwiązań taktycznych, które ćwiczyliśmy. Oczywiście bardzo ważną rolą mają pozostali zawodnicy do spełnienia, jeżeli chodzi również o finalizację akcji. Wiadomo, że Robert jest zawodnikiem bardzo aktywnym, potrafi doskonale wiązać zawodników przeciwnika, jeżeli chodzi o wyjście już ze strefy centralnej. I też między innymi poświęciliśmy wiele uwagi na to, żeby pozostali zawodnicy wykorzystali swoje możliwości. Także wierzę w to gorąco, że ci zawodnicy, którzy będą grać w spotkaniach już eliminacyjnych, to właśnie zaprezentują się z bardzo dobrej strony i wykorzystają swój potencjał. I think that offensive game of Robert Lewandowski is really good, but it's as well important of the game of the other players to achieve the final score. Dziękujemy bardzo Państwu za udział w konferencji. Teraz zapraszamy na trening. Pierwsze 15 minut jest dla Państwa otwarte. Dziękuję. Jeszcze proszę przeprowadzić. It was the time to ask the questions, not only for the Polish one. Okay, but quick question, because we are about to start at 6 p.m. the Thank you for training. Your time. Thank you. Can I ask the head coach, do you speak in English as well? Yes, I do, but we have a translator, so. Okay, well, listen, thank you. How much do you know about Gibraltar? Yeah, my wiemy bardzo dużo, jeżeli chodzi o drużynę Gibraltaru. Obserwacja była prowadzona od wielu miesięcy. Natomiast praktycznie od momentu losowania i oczywiście wszystkie te informacje przekazaliśmy zawodnikom. Wcześniej padło tutaj pytanie odnośnie naszej analizy i już praktycznie było to pytanie, na to pytanie była odpowiedź. The question was how much you know about Gibraltar, obviously. And the Mr. Adam said that he already answered this question because they've been preparing themselves and analyzing how the Gibraltar work and how Gibraltarian play. And okay. And my second question, it's your first competitive game in charge. Is it the easiest game you could have hoped for? Nigdy nie podchodzimy do tego, że to jest bardzo łatwy mecz. Do każdego meczu podchodzimy jako najważniejszego meczu, najbliższego spotkania i taką strategię przyjęliśmy. Natomiast zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że Gibraltar jest drużyną, która praktycznie po raz pierwszy występuje na tym szczeblu rozgrywek. Dlatego też jesteśmy przekonani, że walka o awans rozstrzygnie się pomiędzy innymi drużynami. Natomiast nigdy nie lekceważymy przeciwnika. Zawsze przed meczem należy jak najlepiej przygotować się do spotkania i tak też my zrobiliśmy. Zgrupowanie, które odbyło się praktycznie już od ostatniego poniedziałku, było pod kątem przygotowań, zarówno jeżeli chodzi o dalsze mecze eliminacyjne, jak i również o mecz z Gibraltarem. We never think that any game is the easiest, but we understand that any game will ask to get through, to play with the other teams as well. So obviously we're getting ready and doing everything what we can to just achieve the score. Thank you. You're welcome. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz zapraszam Państwa na konferencję. Pierwsze 15 minut są otwarte. First 15 minutes open for media. Dziękuję.